Powiem tak, wszystkie decyzje, które podejmiecie na spontanie, są najlepsze. Tak długo myślałem nad tym, czy to robić, i zrobiłem. Kupiłem pieprzony apartament. Zapraszam do środka. Nie ma to jak w domu. I chcę, żebyście pamiętali, serio, to jest moja rada życiowa. Jeżeli macie dylemat, czy coś zrobić, czy czegoś nie zrobić, zróbcie to. Już to powtarzałem, ale dlaczego? Ponieważ jeżeli tego czegoś nie zrobicie, to będziecie mieli do końca życia tą myśl, a co jeżeli bym to zrobił? A jak zrobicie i wam to nie wyjdzie, to z automatu będziecie mieli już tą świadomość, okej, nie wyszło, więc mogę zrobić coś innego, mogę zrobić to jeszcze raz, spróbować jeszcze raz. Lepsza jest świadomość, że wam nie wyszło, niż świadomość, co by było, gdybym to zrobił. Skoro już tak mówisz, to chodź zrobisz ludzika dla starego. Dobrze, że minęło 30 sekund. Zamieszkaliśmy razem. Jak było wprost, fajnie. Dobrze, dziękuję. Co do rzeczy? Nowy program, tak? Wiem, że to i tak jest lepsze niż połowa polskiego YouTube'a, więc czemu by nie? Kto to jest? Znasz ją? Okej, kochani, gdzie jesteś? Cześć! Cześć! Witam serdecznie. Bo to, co ja mówiłem tam na ty, że ten Tinder, albo to ja tak nie myślałem tak naprawdę. Możecie wyjść już z mojego domu, jak nagraliśmy. To już oficjalne. Zamieszkaliśmy razem. Zamieszkaliśmy razem. A w życiu... za 15 tysięcy polubień przeliżemy się na wizji. Ja nie potrzebuję polubień do tego. Ja też, ale na wizji tak. Musicie dać. Do mnie kiedyś Jacek Gacinowski, jak robił wjazd na chatę, to w ostatniej sekundzie jakby chodził, nie wyblurował numeru mieszkania. Kurwa, wycieczki. Możesz się pochwalić? Jak miałem wycieczki pod chatem, o Jezu, nie pamiętam. To było jak na Ursynowie jeszcze mieszkałem i miałem wycieczki pod chatą i dzieci przychodziły i mówiły, dzień dobry, czy tu mieszka Gimper. I ja zapraszałem ludzi do mnie na chatę, jakichś tam domowych, żeby otwierali drzwi, żeby mówili, nie mieszkał. Ej, to ja tak mam, jak ktoś do mnie dzwoni na numer telefonu, to zawsze odbieram. I po prostu słucham, kto się odezwie, bo boję się, że mój numer jest. Ja tak też robiłem, ale potem się okazało, że ktoś mówi na przykład halo. No kurwa, nie wiem, czy to widz, czy to kurier wkurwiony. Tak jest, właśnie, niestety. No, to dobrze. Kurwa, jak to się otwiera. Uwaga, reakcja teraz. Niech wiedzą, żeby Jacka Gadowskiego nie wpuszczać. Reakcja na skromny apartament Tomasza heterodziałowego i Klaudię B. Kołodziejczyk. Co ty pierdolisz? Zapraszam. O, wow. Zapraszam po moje skromne progi. Ale ślicznie. Nie, ogólnie jak już wody wysyłałeś, to mi się giga podobał ten portale. O, lustra duże, zajebiście. Buciki zdjąłem? Zdejmiemy. No, nie chcecie. W butach na dywanie. No kurwa. Się wjeżdża. Ale ładnie. O, ale sam zajebisty. Bardzo dziękuję. Mega fajne. Zresztą ja lubię taki styl bardzo, bardzo minimalistyczny, bardzo jasny. Tak, jest tak simple, ale jest bardzo... Ale obrazy zajebiste. Fajne, że super. Bardzo dziękuję, ja je malowałem. Jak ty malowałeś je sam? Ja malowałem te obrazy. Ja cię kręcę, co my byśmy jeszcze razem zmalowali na tam. No Jezu. Czemu to też giga dobre, fajne. Ja robiłem zdjęcia. Robiłem zdjęcia, tak. Mordo. Mój dziadek robił, wiesz? Na świecie cię jeszcze wtedy nie było. Mleko pod nosem. Mój dziadek był o kurwa. Mogę to dodać? Nie możesz. A z moim dziadkiem? Z dziadkiem chyba tak. Tylko cię mam. Ale łóżko dojebane duże. O stary. Legnij się, to stary. To my mamy 2/3 tego. Legnij się. Ale dobre, fest. Legaj się do ucha. Mogę od razu nogi rozłożyć, misiu? Możesz się rozebrać. Kurwa, stary. O właśnie, co tam jest? Kod estetyka. Mogę? No leż, kurwa. Ło, ale miękkie, fajne. Zapraszam. Powinno się zapaść pod tobą. Ale sztos. Ale to ciekawe. Podoba się? No kurde, patrz. No ale teraz. Testujemy nowe łóżko. Kurwa, masz miniaturkę. Masz miniaturkę. O nie, zabierzcie mnie stąd. No patrz. Czemu to robimy? Czemu jeszcze nie jesteś rozebrany? Co my robimy, kurwa? Ej, możesz tego nie nagrywać. Sorry. Jeszcze będę musiał, wiesz, telewizor, będę miał studio. Nie no, gigasztosik. Ło, ale duża, fajna. Dywanie się świeci.
śmieszny taki podstopami. Nie, no dojebany jest moim zdaniem. Mi się giga podoba. I spoko lokalizacja w miarę. Giga fajna. W sensie ja bym sobie mega mieszkał. Jedyne co, to na przykład dla mnie brakuje jednego pomieszczenia na studio nagle. No. Jeszcze. To samo pomyślałam. Żeby mieć przy kompie, bo tak musiał być albo zrobić w sypialni. Wiesz co, ja to będę miał właśnie w sypialni, bo mi to ziemniak zrobi. O, może zajebiście. Tutaj mi to zrobi właśnie, w tym miejscu, tylko będzie trzeba poprzesuwać wszystko. No, to jest spoko. Ale to mało i tak. Tutaj telewizor będę chciał mieć swój, co mam w chacie. I pokój idealny. No zajebiście, ludziki jeszcze musisz zrobić. Sorry, przez przypadek. Hej, to jest strasznie szybko się rozkręca, stary. Przez przypadek, przepraszam. Recenzja balkonu jeszcze. Recenzja balkonu. Ja nie mogę tylko powiedzieć, bo już mam na mnie teczki. O kurwa, nie pokażę widoków, ale spoko, możesz ocenić balkon. Widoki. Nie, widoki bardzo ładne. Jak myślę o swoim życiu, widok na Warszawę, czyli wiesz, bloki, budowę. Więc tak średnio, ale nie. Poza tym ocena balkonu o, 5 nie... na 10. Ty, może zrobimy kiedyś tak, że będziesz nie podglądać tam. Klaudia będzie podglądać nas. Was, no. Będzie, wow, to mi się nawet podoba. Czekaj, zrobimy tak może, że jak będzie 50 tysięcy polubień, to uprawiamy seks na tym łóżku. Na wizji w sensie, bo już to robiliśmy wiele razy. Chodźmy, póki nasz związek jeszcze istnieje. Już chyba nie istnieje. Ale spoko, nasz istnieje. Nasz z Tomkiem dalej istnieje, na szczęście. Geny potomstwu przekażesz te same. Tak? Ja się kręcę, patrz bardzo. Tak wygląda ma lodówka. Mięso na kotlety z fileta z piersi. Szczerze kupiłem, to bym się nie chciał kroić. Mam taki chujowy nóż tutaj. Jest fit, minta i filet bez skóry. Udany połów w Biedronce. O, jeszcze tu jest światło. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Elegancko. I patrz, jeszcze mam. Pa. Jajeczka, ale sprawdźmy jajeczka. O kurde. Jajeczka jedynka. A, czekaj. Czyli nie ekologiczne, ale wolny wybieg. Bardzo ładny. Co ty pierdolisz? Patrz jedynka, na to. Wolny wybieg. Patrz na to. No właśnie mówię, wolny wybieg, jedynka. No, ale mogła być zerówka. Nie jest eko, ale jedynka bardzo ładnie. Tutaj mamy bardzo ładne papryczki, proszę bardzo. Bardzo, bardzo zdrowy chłopak. Tuńczyk na białeczko. Masło klarowane. Ja oceniam włosy wędzone, ja oceniam lodówkę na 7 z plusem. 7 z plusem. 7, ale mała jest. Ale nie. Pierwsze, co zrobiłem, wszedłem do tego mieszkania, on mówi, chcesz pan zobaczyć sypialnię, a nie. Mówię, to jest zlew, tak? No, jest, mogę tu mieszkać. Proszę bardzo. Mogę tu mieszkać. Pierwszy sypialnie. A masz ten piekarnik z mikrofalą? Nie, piekarnik. Nie, niestety. Bo czasami jestem. Bo to... Ale mogę zrobić tak, zawsze patrz, tak? I se kurwa... Rozjebać się na 14. Nie mogę tego dodać znowu, szczerze. Ej, nagram film, prawdziwa twarz Gimpera, kurwa, i nie będę w ogóle cenzurować takich rzeczy. Już masz nagrany. To będzie tak, że nagram ten film i stary, zacenzuruj to. Zacenzuruj, no spoko, wypniemy to. I ty materiał będę zobaczysz taki na YouTubie. Czy co robisz? Idę do łóżka z panną Moną. O Boże. Nagrywamy taki film, to będzie takie gówno, kurwa. Będzie straszne. Czekaj, musimy ruszyć drugi filmowo. O, tak. Filmowe! Poprosił o plecak z Jordana za 250 zł. Masz tylko taki tani plecak? To nie uprawia z tobą seksu, stary. Pojebało cię. Jak mogłeś to zrobić? Pojebało cię. Tutaj, dziękuję, myślicie. A umiesz tańczyć? Tak. Wiesz, jak gramy, trzymaj, złap ramę. No, wyjdziecie z mojego... Farmazon. Chuja umie, nie tańczy nigdy. Z gwiazdami. Jak to nie? Z tobą tańczyłem. Ze mną tańczyłem? Nie tańczyliśmy nigdy razem. Tańczyliśmy. Nawet wiem jak smakuje. Możecie wyjść już z mojego domu, jak się nagraliśmy? No, ja chyba już lecę, wiesz? No, na razie. No. A ja chyba zostanę. Dobra, a teraz tak bez żartu chcę coś powiedzieć. Dobra, słuchajcie. Nie spoilerujemy, ale są projekty. Są projekty? Cały czas pierdolisz o tych projektach. Sam ci możesz nie... Nie ma żadnego projektu. BDSM, rzeź. Jedynie co, to chcę was utrzymać tutaj, na tym kanale, żeby zarobić dostatecznie dużo z hajsu, zanim wypierdoli, kurwa, do Chile. I to podaj jeden przykład projektu, który przygotowujesz. Merch. Dobra, okej. Okay. A inny niż ten, który wymyśliłeś 10 minut temu? Dwa filmy specjalne z ludźmi. Dobra, z człowiekiem, z którym nikt się nie spodziewa, że taki film powstanie. Dobra. A wymień trzeci. Trzeci jest taki. Okej, okay, ale wymień teraz czwarty. No okej, okay, no to wymień teraz piąty. Okej. Okay. Nie, a teraz tak słuchajcie poważnie. Jestem w Warszawie, zamieszkałem w Warszawie.
obok mojego szwagra, obok mojej siostry. Jest to obok, nie? Ile tak mamy? Z 10 minut? 10 minut mamy. 10 minutek, więc fajnie. Będzie dużo bardzo fajnych filmów, bo szczerze 26 września jest ogólna w internecie informacja, która dużo też fajnie pozmienia. I to jest jakby ogólnie już nałożona ta data. Także to oczekujcie, Tomek czeka. Czy to jest to wydarzenie, o którym myślę? To wydarzenie, o którym myślisz. Dostałem dzisiaj nawet telefon znowu. Z potwierdzeniem daty. No to moi drodzy, słuchajcie, to jest ten projekt, który Nathan zapowiadał od dawna i którego się w ogóle nie spodziewacie, że będzie. Tak, ale akurat to jest prawda. To jest akurat prawda. To jest akurat prawda. Tym bardziej, że na filmach jeszcze mówiłem to w taki sposób, że nikt w ogóle się tego nie spodziewa. Myślę, że tak. Chociaż myślę, że co sprytniejsi, tak, to by się domyślić. Że sprytniejsi wiedzą, o co chodzi, tak. A mniej sprytni nie mogę tak mówić. Ci, którzy się im domyślili... Po prostu mają inne rzeczy na głowie i to jest zrozumiałe. No właśnie, są po prostu bardzo inteligentni. Tak. Są najmądrzejsi na świecie. Są jak bardzo... twoi widzowie ogólnie. Tak, wszyscy moi widzowie są bardzo inteligentni. Tak. Bardzo... Nagrywa się, to jest czerwone dalej? Tak. Okej, okay. Są świetni. Jak się już nie nagrywa, to są takie maszynki na kasy, ja pierdolę. A nie, bo jest czerwone jak twarz Marcina Dubiela, także... I duży penis jak szyja Marcina Dubiela. Jak szeja Marcina Dubiela. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Powiem tak, jestem szczerze z siebie dumny. Bardzo dumny. Dlaczego? Zawsze mówiłem, że nie powinna to być siła napędowa dla was, ale... Nie wierzyli we mnie, śmiali się ze mnie. Ja pamiętam, jakby to było dzisiaj, nierówno rok temu, ale 8 miesięcy temu, pamiętam. To były te słowa. Co ty w ogóle będziesz robić w przyszłości, chłopie? Ty nic nie osiągniesz. Idź tam, zrób se to. Zajmij się czymś ciekawym, weź się, kurwa, za książki. I co? Nie powinienem wam to mówić, wiem o tym. W takim sensie, że jest to niezdrowe podejście. Ale jestem z wami szczery i po prostu mówię to, co czuję i to, co myślę. Dlatego jestem z siebie dumny i zaczynam nowy etap w życiu, który będzie niesamowity. Tylko tyle powiem, ponieważ będą streamy. No i będzie super. Tyle wam mogę powiedzieć. Streamy będą na Twitchu. IRL niedługo. Macie link w opisie do mojego Twitchu. Twitcha, sorry. Ale jestem podekscytowany. Będzie dużo filmów i chcę powiedzieć wam, że z racji tego, że zaczynam nowe życie, zakupuję wszystkie spiny, topory wojenne i zaczynam z czystą kartą. Robię to dla siebie. Dla pieniędzy może niekoniecznie, że z tego też będą pieniądze, jak zakupię te topory wojenne, ale robię to przede wszystkim dla siebie, bo już od dawna mówiłem, że chcę to zrobić. I to jest mała wskazówka dla was. Możecie pisać i się domyślać, z kim zakopię topór wojenny na filmie. Bo będzie to bardzo, bardzo, bardzo duży news. Piszcie tą osobę w komentarzach, jeżeli zgadniecie, jesteście wielcy. Dobra, koniec tego filmu. Teraz postaram się filmy dodawać co 2 dni około, także możecie czekać. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia i widzimy się w następnym filmie. Widzimy się już niedługo.